Siemanko, nie przypiaj tego szorca, pokażę ci rzeczy, których nie wiedziałeś o Coca-Coli. Zacznijmy od takiej ciekawostki, że Coca-Cola była w 1985 roku już nawet na kosmosie. Tam ją pili. Ten ziomeczek opracował recepturę na właśnie Coca-Colę. Można powiedzieć, że on ją wymyślił. Co ciekawe, Coca-Cola jest zabroniona w Korei Północnej. Tam w ogóle jej nie sprzedają i nie można jej tak jakby spożywać. A czajcie, że bez dodawanych barwników Coca-Cola ma kolor zielony? Naprawdę tak jest. Kolejna rzecz, której mogliście nie wiedzieć, to to, że dzięki Coca-Coli możecie usunąć sobie plamy krwi na swoich ubraniach. Serio, to tak działa i mega pomaga. Wiedzieliście o tym, że do marek Coca-Coli należy też firma Capri? Albo te soczki w kartoniku, Capri Sun? Kinley? O Fancie to chyba wspominać nie muszę. Należy do nich też Nestie? Czy chociażby Powerade, ale oczywiście też o wiele więcej. No a na koniec, widzowie, mam prośbę, że jak ten odcinek wam się podobał i chcecie takich więcej z jakimiś innymi produktami czy markami, to zostawcie suba na moim kanale, bo ja tutaj codziennie wrzucam dla was ciekawe shortsy. Źródłem tego odcinku jest kanał Prosto z Mostu.